Jarosław Kaczyński rak, zestawienie tych trzech słów w jednej linii stawia na baczność zarówno posłów partii rządzącej, jak i polityków opozycyjnych frakcji. Wiadomo, że szczegółowe informacje o stanie zdrowia prezesa są bardzo pilnie strzeżone, ale nie brakuje przecieków sugerujących, że nie jest z nim dobrze. Czy stan zdrowia Kaczyńskiego jest bardzo poważny? Jarosław Kaczyński rak. Na pewno żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości nie chciałby usłyszeć takich wyrazów w jednym zdaniu. Oznaczałoby to nie tylko życiowy dramat prezesa, ale także poważne zachwianie struktur partii rządzącej. Niestety w przeróżnych doniesieniach o stanie zdrowia Kaczyńskiego pojawiają się wzmianki o tym, że może być z nim bardzo ciężko. Jak to wszystko wygląda w rzeczywistości? Jarosław Kaczyński rak. Ile jest prawdy w doniesieniach o zdrowiu prezesa? Jarosław Kaczyński kilkukrotnie trafiał do szpitala. Jego pobyt w placówce trwał dłużej niż początkowo zakładano. W rezultacie zaczęto zastanawiać się, co tak naprawdę wydarzyło się z prezesem i dlaczego musiał przez tak długi czas pozostać pod opieką lekarzy. Oficjalnie Jarosław Kaczyński przeszedł hospitalizację ze względu na swoje duże problemy z kolanem. Jednak jak udało się ustalić mediom, nie do końca przebywał on w miejscu, które zajmuje się leczeniem przypadłości związanych z kolanami. Owszem, prezes pozostawał w szpitalu MSWiA, ale przebywał na zupełnie innym oddziale. Znaleziono go w klinice gastroenterologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych. Po rozprzestrzenieniu się takich doniesień, w jednej z najpopularniejszych polskich gazet opublikowano sondaż, według którego zdecydowana większość Polaków chciałaby poznać szczegóły o stanie zdrowia Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość do tej pory pozostaje jednak nieczułe na te prośby i nadal pilnie strzeże jakichkolwiek informacji o zdrowiu prezesa. Czy jeśli cierpiałby tylko na problemy z kolanem, warto byłoby tak bardzo okrywać sytuację otoczką tajemnicy? Kolejne wątpliwości opinii publicznej wzbudziły relacje z urlopu Jarosława Kaczyńskiego. Joachim Brudziński opublikował w sieci zdjęcia, na których można obserwować uśmiechniętego prezesa beztrosko chadzającego po górach. Wiele osób dopatrzyło się fotomontażu, co jeszcze bardziej podgrzało sytuację. Internauci przestali mieć wątpliwości co do tego, że PiS coś ukrywa. Jarosław Kaczyński rak trzustki. Jedną z najpopularniejszych nieoficjalnych wersji odnośnie rzekomego nowotworu, na który choruje prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest ta o raku trzustki. W mediach, gdy lider partii rządzącej zniknął na dłuższy czas z życia politycznego, co rusz pojawiały się doniesienia o pobycie Kaczyńskiego na oddziałach onkologii. Jednak największą sensację wywołał wpis jednej z internautek,
która powołała się na członka swojej rodziny pracującego na Wydziale Onkologii w Bydgoszczy. Jest w Bydgoszczy na onkologii, dlatego nie przychodził do Sejmu. Mam tam rodzinę, w tym szpitalu. Trzymają to w tajemnicy i myślą, że Polacy się nie dowiedzą. Ma swój pokój i jest pilnowany. Jeździ tam od dawna. Na onkologię w Bydgoszczy, cały czas myślą, że nikt się nie dał i napisała. Niestety nie zapowiada się na to, żebyśmy poznali całą prawdę o zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego. Nie można jednak zaprzeczyć, że działania najbliższego środowiska prezesa tylko i wyłącznie pogłębiają spekulacje na temat jego zdrowia.